Żeby nasza jazda była gładka, płynna i stylowa, ważna jest praca kolan. W tej lekcji zajmiemy się pracą kolan oraz skocznością. Dzięki skokom wykonywanym na płaskiej powierzchni poczujesz się pewniej na rampach, będziesz też lepiej pracować kolanami i dynamiczniej jeździć. Zaczynamy od prostego ćwiczenia. Maszerujemy i uginamy kolana. Każdy ruch to dociśnięcie kolana do przodu. Mocno naciskamy piszczelami na język. I to samo zaczynamy wykonywać w biegu. Na miękkich kolanach. Dociskamy kolano, dociskamy. Przygotowujemy teraz poprawną pozycję do skoku i do lądowania. Stań na szerszych nogach, ugnij kolana, upewnij się, że są one nad palcami. Wypnij biodra do tyłu. I w takiej pozycji podskakujemy. Przed każdym skokiem robimy niski przysiad, wyskok i lądowanie do niskiego przysiadu. Wykonujemy teraz ćwiczenia w strefie, skoki obu nóż. Do niebieskich krążków rozpędzamy się, do żółtych przygotowujemy i dopiero jak jesteśmy gotowi, zaczynamy skok obu nóż. Rozpęd. Przygotowanie na dwóch nogach z rękoma do przodu i podskok. Lądowanie na niskich kolanach. Kolejne ćwiczenie, beczka z podskokiem. Jedziemy rolki szeroko po podłożu i łączymy w powietrzu. Szeroko i łączymy w powietrzu. Spróbuj też wykonywać skoki na boki, raz w lewo, raz w prawo. Rozpęd, przygotowanie i przeskok w lewo i w prawo. Spróbuj skakać coraz wyższe skoki. Najpierw ustaw sobie niższą przeszkodę, na przykład z jednej linii kubeczków. Posłuchaj, jakie są najczęściej popełniane błędy, aby ich uniknąć. Misja druga za tobą. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Zachęcam do udziału w trzeciej misji, w której nauczysz się jeździć tyłem oraz zmieniać kierunek jazdy.